Firma Growit, jesteśmy generalnym przedstawicielem Plugeroxu grupy. Jest to firma, która produkuje kombajny do zbioru na przykład kukurydzy słodkiej, do groszku zielonego, do fasolki szparagowej, do szpinaku, ale też i produkujemy kombajny do ziemniaka. W tym przypadku jesteśmy tutaj na dniach kukurydzy słodkiej. Może więcej o tym kombajnie do kukurydzy słodkiej. Jest to troszeczkę inna forma zbioru, bo w tym przypadku zbieramy kolbę całkowicie. Tak? Ta pełna kolba zebrana jedzie później sobie do zakładu, jest odkoszulkiwana i ziarno jest dopiero też i na przetwórni odziarniane. Ta kolba jest odziarniana. Te nasze kombajny są to samojezdne, duże maszyny, sześciorzędowe przede wszystkim na naszym polskim rynku. Co się tak specyficzne przy tym wszystkim, co jest, na co trzeba też uważać przy tych maszynach, przy zbiorze, że nie zapomnijmy, że to jest nadal świeży produkt. Ta kolba jest świeża i trzeba ją delikatnie zebrać. Nie można sobie to gdzieś tam, tak jak gdzieś mechanicznie, żeby ją też nie pobijać, no bo wiadomo, to ziarno później w przetwórni będzie się nie nadawało po prostu do przetwórstwa. Maszyny mamy też jeszcze bardziej delikatniejsze, bo zbiera się też kukurydzę słodką, jak też wiemy, na świeży rynek. Widzimy często gęsto w jakichś tackach lub też jak sobie kupujemy w KFC gdzieś tam, czy nad morzem często gęsto kukurydza, tak? To mamy takie maszyny jednorzędowe, ciągane na przykład, lub też samojezdne. Coraz więcej tych maszyn się pokazuje na europejskim rynku, bo niestety wiemy, że jest problem z pracownikami i trzeba gdzieś to wszystko, gdzieś mechaniczny zbiór tutaj wprowadzać w to wszystko.